gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Artur Cejrowski i Jakub Maciejewski. Witam obu panów. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. No, proszę państwa, rzecz się stała niesamowita. Michała Kołodziejczaka nie wpuszczono do studia TVP Info. Napisał na Twitterze: tak knebluje się usta, tak blokuje się Polakom dostęp do wiedzy o tym, co dzieje się w Polsce. Do TVP wpuszczają tylko swoich. No, chciał się dostać do programu Minęła 20 w TVP Info. Twierdzi, że został zgłoszony przez sztab Koalicji Obywatelskiej i on został zgłoszony, a nie został wpuszczony. Proszę zobaczyć, jak to niewpuszczenie Michała Kołodziejczaka wyglądało. Dzień dobry. Do programu. Dzień dobry. Do programu. Pan? Kołodziejczak. Przykro mi, nie mam pana. A kto jest z Koalicji Obywatelskiej? Jeśli nie jest pan osobą zaproszoną, niestety musi pan opuścić teren. Kto jest z Koalicji Obywatelskiej? Nie. No już pierwszym nie tak, ten było zapytanie Michała Kołodziejczaka o nazwisko. Wszyscy powinni wiedzieć, jak się nazywa nowa gwiazda Platformy Obywatelskiej. No ale cóż, gorzej było, że go nie wpuszczono. Tego samego dnia w programie Minęła 20 redaktor Kłeczek wyjaśnił, dlaczego Michał Kołodziejczak nie został wpuszczony. Bardzo proszę. Informacja, ponieważ przed rozpoczęciem tego programu do siedziby Telewizji Polskiej próbował wejść czy też wtargnąć niezaproszony wcześniej jeden z prorosyjskich działaczy Koalicji Obywatelskiej. Natomiast dzisiaj do programu zapraszaliśmy parlamentarzystów Platformy i Koalicji Obywatelskiej. Zapraszaliśmy Jana Grabca, Joanny Kluzik-Rostkowską, Pawła Kowala, Roberta Kropiwnickiego, Gabrielę Lenartowicz, Karolinę Pawliczak oraz Martę Wcisło. Żaden z tych parlamentarzystów nie przyjął zaproszenia do studia, dlatego dzisiaj program niestety bez przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Nadzorujący telewizyjną agencję, wicedyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, który nadzoruje TVP Info, wyjaśnił, że do 14:47 rozmowy z biurem prasowym Platformy Obywatelskiej przebiegały w sposób cywilizowany. Mówiono o tym, którzy parlamentarzyści, a po tej godzinie nagle okazało się, że tylko Michał Kołodziejczak dysponuje czasem. No i teraz jest pytanie do obu panów. Czy rzeczywiście telewizja publiczna ma prawo zapraszać kogo chce, czy też musi się liczyć ze zdaniem komitetów wyborczych, czy też biur prasowych kolejnych partii i zapraszać tych, których oni wskazują. No ten argument, że Michał Kołodziejczak nie jest parlamentarzystą, trochę upada w kontekście tego, że w studiu znalazł się zaprzyjaźniony z Telewizją Polską.pl pan Jakubiak, który też nie jest parlamentarzystą, więc to niekoniecznie, ale widocznie został zaproszony. Panie Arturze, ma prawo telewizja publiczna zapraszać kogo chce, czy nie ma takiego prawa? Oczywiście, że wszystkie media mają prawo zapraszać tych gości, których chcą zapraszać do swojego programu, zwłaszcza, że przecież pan Kołodziejczak dał się poznać jako człowiek, który no, nie stroni od różnego rodzaju skandali. Być może można pół żartem powiedzieć, ktoś faktycznie chciał uniknąć jakiegoś antyeuropejskiego skandalu. Wiemy, że pan Kołodziejczak onegdaj przejeżdżał flagę Unii Europejskiej traktorem. Zdarzały mu się różne inne ekscesy. No, być może w trosce o dobrostan Platformy Obywatelskiej na ostatnie dwa tygodnie przed wyborami telewizja publiczna chciała oszczędzić Donaldowi Tuskowi okazji do tłumaczenia się z ekscesów jego nowego podwładnego. A no, trochę bardziej na poważnie, każdy dziennikarz, każdy redaktor, każdy program ma prawo, nawet w telewizji publicznej, ma prawo zapraszać takich polityków, jakich uznaje za stosowne. I nigdzie na świecie nie jest tak, że dowolna osoba, jakikolwiek polityk ma prawo wejść do studia telewizyjnego, bo akurat ma potrzebę wystąpienia w tej telewizji. Czy to są media publiczne, czy to są media prywatne, to akurat jest bez różnicy. Natomiast no, tutaj mamy taką sytuację, w której pan Kołodziejczak dokładnie tę rolę, do której Donald Tusk go powołał, odegrał. I to jest chyba kluczowe w tej całej sytuacji, że no, próbował Donald Tusk ze swoją wersją Incitatusa, znanego onegdaj z Kaliguli, ale no niestety nie udało się tutaj senatorem się zostać temu człowiekowi, ale no jest kolejny bojówkarz, kolejny bulterier polityczny, który został powołany właśnie do takiej roli, do tego, żeby prowokować, żeby odgrywać pewnego rodzaju show. I ten show to jest nowa twarz Platformy Obywatelskiej. Zwracam uwagę, już kończąc, że to jest nowa twarz Platformy Obywatelskiej
en masse, bo to jest nie tylko i wyłącznie Kołodziejczak, nie tylko to, co robi Tusk na wiecach, ale to jest także niestety, to są wszystkie listy wyborcze, no dość powiedzieć chociażby o Pomorskiej, gdzie zamiast Sławka Neumanna jedynką jest pani Agnieszka Pomaska, która jest właśnie takim politycznym bulterierem, tą twarzą Platformy Obywatelskiej związaną bardziej z sokiem z buraka, a nie z jakimiś realnymi działaniami politycznymi. No właśnie, początkowo wydawało się, że Michał Kołodziejczak u boku Donalda Tuska to jest przyszłość polityki, to jest człowiek powołany do wyższych celów. Donald Tusk wysyła go do Brukseli, żeby załatwić, do Strasburga, żeby załatwił to, czego polskiemu rządowi się nie udaje załatwić. No wraca niestety na tarczy Kołodziejczak, ale teraz wydaje się, że to zupełnie inny był cel w tym. Przeczytałam taką opinię w mediach, że ta zgoda Donalda Tuska, wydana nie tak dawno dla polityków Platformy Obywatelskiej, żeby się pojawiali w mediach publicznych, miała jeden cel. Oni mieli za zadanie rozwalanie tych programów w mediach publicznych, publicystycznych. I być może Michał Kołodziejczak miał być tą taką gwiazdą, która wszystko, że tak powiem, w studiu telewizyjnym rozwali, która narzuci swój sposób argumentacji, mówienia, chociaż jego dotychczasowe występy w mediach, no nie wskazywały na to, że siła argumentów jest jego mocną stroną. Jakub. W ogóle zaproszenia do telewizji nie odbywają się tak, że jedzie sobie człowiek wydelegowany przez partię, wchodzi, kłania się w ochronie i wchodzi na wizję. To jest duża instytucja, jest to instytucja publiczna, dobrze chroniona i istnieją bardzo precyzyjne procedury. Zaproszony gość dostaje SMS-a z zapytaniem, czy posłać po niego taksówkę, czy nie, o której ma być, o której jest wejście na żywo. I jakby dopiero ten SMS jest takim zaproszeniem, oznaką, że zaproszonego wpisano na listę i że ochrona ma to nazwisko na tej swojej kartce. Więc politycy Platformy doskonale to wiedzą. Więc Kołodziejczak jechał tam, już wiedząc, że nie będzie wpuszczony. Już wiedząc, że nie będzie wpuszczony. I zobaczcie, że już ma kamerujących ludzi go podczas wchodzenia. Czyli on jeszcze przecież udaje, że myśli, że wejdzie. Ale już go kamerują. Dlaczego? Bo wie, że nie wejdzie. To jest wszystko szopka, ustawka, jak z Platformą cały czas w ostatnich miesiącach. Kolejna, Gajewska. Tam przeklinali jej ludzie na wystąpieniu Morawieckiego z megafonami, nie mieli pozwolenia na zgromadzenie publiczne, oni się nie starali. Takie w stronę zadymiarstwa to szło, jak donoszą moi informatorzy, którzy byli tam na miejscu. Policja mówi, poproszę, ona nie chce się wylegitymować, nie chce pokazać, że jest posłanką, to ją proszą do radiowozu. I od razu gwałtu, rety, autorytaryzm, faszyzm, Kim Jong-un. No, do znudzenia te bzdury, te tanie przedstawienia. Ja też brałem udział w przedstawieniach szkolnych, w akademiach. Grałem Händla na przykład w sztuce o Bachu i Händlu, o kompozytorach. Ale po pierwsze i lepiej mi to szło niż Kołodziejczakowi czy Gajewski. Po drugie wyrosłem z tego. I to byłby taki apel do tych infantylnych szopkarzy. Dorośnijcie. Polityka w trzeciej dekadzie XXI wieku w Polsce wymaga powagi i profesjonalizmu, a nie tego cyrku. Panie Arturze, ale może to jest tak, że rzeczywiście te wszystkie spędy polityków na żywo w telewizji, nie tylko publicznej, ale także w innych telewizjach, tracą sens w momencie, kiedy odbywają się tam awantury, kiedy wzajemnie się przekrzykują ludzie, obrażają, mówią no rzeczywiście rzeczy, które są oczywistymi kłamstwami, a jak się prostuje, to się obrażają. Może rzeczywiście ta debata, nie tylko w parlamencie, no przepraszam za wyrażenie, tak spsiała, że my nic jako widzowie z tego nie mamy, nie korzystamy, nie wyrabiamy sobie opinii, kto ma rację, kto ma mocne argumenty, na kogo wreszcie głosować. No cóż, to jest niestety smutna konstatacja, że faktycznie polityka, też relacjonujący ją media, idą w stronę pokazywania polityki bardziej jako show niż dyskusji, która jest dyskusją opartą o argumenty, o merytorykę. No ale to zawdzięczamy w równym stopniu mediom, jak i temu, że politycy wolą tego typu przedstawienia niż rozmowę o faktach. I z tego właśnie wynika to, o czym tak dobrze mówił Jakub. No, przyznał się tutaj do tego, że odgrywał niemieckiego kompozytora. Już nie będę mu tego wyciągał. Przypomniałem sobie nie Händla, ale Bacha. To był Bach, tak. No, ale chyba nie grałeś na organie w czasie tego przedstawienia. Nie, ale nie wino, bo Bach był
Cóż, no, zostawmy te wspomnienia Jakubowe. Natomiast tak, no, polityka bez wątpienia jest dzisiaj, zwłaszcza w tym wydaniu telewizyjnym, czymś, co politologowie raczej określają słowem postpolityka, czyli taką dyskusją pozbawioną często odniesienia do meritum, do faktów, do konkretów, do rzeczy, które nie mają oparcie w jakichś realnych planach. A Platforma Obywatelska jest takim wzorcem SER niemal tego typu postępowania, tej postpolityki. No przecież jest to ugrupowanie, które mówi o tym, że program polityczny przedstawi po wyborach, bo ich jedynym celem bycia w polityce jest odsunięcie aktualnej władzy. I to mówią wprost. Jedynym celem jest odsunięcie aktualnej władzy i przejęcie władzy dla siebie i swoich ludzi. I później ewentualnie zastanawiają się, co oni mogą swoim wyborcom zaoferować, bo jedyne, co na tę chwilę mają do zaoferowania, to jest powiedzenie, że ta władza, która aktualnie sprawuje rządy w Polsce, którą wybrało 8,5 miliona Polaków, czy też tak jak w przypadku prezydenta Dudy 10,5 miliona Polaków, jest czymś, z czym oni się nie zgadzają, z czym oni się nie chcą utożsamić, kogo oni nie respektują, nie uznają w ogóle tej demokratycznej legitymizacji, którą ta władza ma. I to jest kolejny też, no, taki niestety obraz Platformy Obywatelskiej. Ludzie, którzy mówią tak dużo wzniośle o demokracji, o tym, że trzeba szanować jej wyniki, idą do wyborów kolejnych już z hasłem podważenia wyników demokratycznych wyborów, bo przecież oni odmawiają prawa do rządzenia już bardzo często Prawu i Sprawiedliwości. Posługują się w tym różnego rodzaju środkami wręcz właśnie z takiej postpolityki. No i to jest ten element, który obserwujemy w postaci pana Kołodziejczaka. On nieprzypadkowo jest główną twarzą Platformy w tych ostatnich tygodniach, bo on ma grzać najmocniej ten taki betonowy elektorat Platformy Obywatelskiej. Tam już nie ma żadnej dyskusji o konkretach, o meritum, o niczym. Tam jest tylko i wyłącznie emocja i na tym opiera się kampania obywatelska Platformy Obywatelskiej. To jest dzisiaj taka najbardziej wyrazista twarz Platformy Obywatelskiej i to jest też miarą upadku tej partii, no bo przecież pamiętamy, od czego ona zaczynała, pamiętamy, jaki był jej początek, pamiętamy, kto ją tworzył. I dzisiaj Donald Tusk, wracający po swojej brukselskiej misji do dużej polityki, z takiego człowieka jak pan Kołodziejczak czyni twarz swojego ugrupowania. To jest naprawdę miara upadku Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk mówi, że w 24 godziny po wygranych wyborach zrobi porządek z telewizją publiczną. Pytany dzisiaj, chyba dzisiaj, przez redaktora Mazurka, pan poseł Nitras, jak to sobie wyobraża, mówi, że no to takie było umowne te 24 godziny, bo przecież na drugi dzień po wyborach, to 16 będzie, to zanim się Sejm zbierze, ale oni odwołają członków Rady Narodowej, jak trzeba będzie zmienią ustawę. Wynika z tego, że wieloletni poseł Platformy Obywatelskiej nie zna ustawy o mediach narodowych. To nie jest takie proste odwołanie członków Rady Narodowej, mediów narodowych. Tam jest enumeratywnie wymienione, w jakich okolicznościach może stracić miejsce w Radzie Narodowej członek, który w niej zasiada, ale także jest mowa o tym, kto powołuje. Prezydent powołuje członków z ramienia opozycji. I druga sprawa, no jak sobie wyobraża zmianę tej ustawy pan Nitras, jeżeli jeszcze przez 2 lata prezydent Andrzej Duda być może nie przychyli się do takich wniosków. Ale to jest właśnie cała Platforma. Zmienimy, wyrzucimy, wyprowadzimy, odpiłujemy i tak dalej, i tak dalej. Jakub Maciejewski. No tak, jest 6- czy 7-letnia, przepraszam, wypadło mi z głowy, kadencja Rady Mediów Narodowych, która powołuje prezesa telewizji. 6-letnia, tak. Członkowie na 6 lat, tak. Tak, czyli mają przed sobą jeszcze chyba 4 czy 5 lat, bo to niedawno się zmieniało. Oni wybierają prezesa, prezes wybiera dyrektorów czy telewizyjnej agencji informacyjnej i tak dalej. Więc to jest taka długa procedura, że nawet tu sprzątaczki nie wymieni na początku, chyba że dojdzie do złamania jakichś standardów demokratycznych w imię wyższych celów walki z faszyzmem, jaki tam opozycja wierzy. Unia Europejska wtedy nagle zobaczy, że jakieś te nielegalne chwyty, wejście policji, znowu spreparowanie jakiejś afery, że tam w budynku telewizji, nie wiem, wymyślą, że narkotyki są, więc ja jestem skłonny przypuszczać, że ta nienawiść ze strony opozycji jest autentyczna. Oni faktycznie wierzą, że to są jakieś faszystowskie tam spędy, jak to Maciej Sztur mówił w Zielonej Granicy, nazistowski spęd, i faktycznie oni mogą jakiejś przemocy użyć. Zresztą przypomnę, że dochodzi do czasów zabójstwa prezydenta Adamowicza w Gdańsku. Codziennie o 19:30 przychodzi grupka ludzi, nazwijmy to eufemistycznie
no znaczy, przepraszam, bo ja nie chcę nikogo upokorzyć, ale ma to do opisu sytuacji ważną, niezbyt zamożnie ubranych, niewysublimowanych intelektualnie, którzy tam puszczają muzykę, mają megafony i krzyczą, że to tam te wiadomości TVP trzeba wysadzić. Ale dlaczego o tym mówię? Bo ja tam czasami przechodzę i słyszę nawet ukraińskie słowa. To znaczy wprost, no, ja bym postawił hipotezę, że są opłacani od 5 lat, żeby codziennie przychodzić o 19.30 i odstawiać tam szopkę. Musimy kończyć. Więc musimy kończyć. Ja może przejść do jakiegoś, nie wiem, szturmu budynku. Ja może będę bronił, wrócę sobie myślami na wojnę. No, tylko pozazdrościć stałej pracy od 5 lat, nawet jeżeli nie jest wysoko opłacana. Proszę państwa, w tym samym gronie spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.